Proszę Państwa, i przechodzimy do jeszcze jednego punktu przed turą głosowań. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1609-R, czyli chodzi o rezolucję, minął termin zgłoszenia autopoprawek, a termin zgłoszenia poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Rozpoczynamy procedowanie rezolucji w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących artykułu 63a Kodeksu Wykroczeń, projekt Komisji Praworządności, druk nr 1609-R. W trybie jednego czytania referuje przewodniczący Komisji Praworządności, pan radny Jerzy Woźniakiewicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. Rezolucja w sprawie zmian legislacyjnych dotyczących artykułu 63a Kodeksu Wykroczeń ma za zadanie przyspieszenie zmian legislacyjnych mających na celu rozwiązanie problemu z nielegalnym, krótko mówiąc, plakatowaniem, umieszczaniem ogłoszeń, umieszczaniem napisów, czyli graffiti, ale przede wszystkim z umieszczaniem plakatów i ogłoszeń reklamowych. W tej chwili konstrukcja artykułu 63a Kodeksu Wykroczeń, który mówi o tym, że każe ograniczenia wolności albo grzywny podlega ten, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, ulotkę, napis lub rysunek i tak dalej, nie pozwala na wyciągnięcie konsekwencji wobec osób, które zlecają takie działania lub służą pomocą osobom, które nielegalnie plakatują miasto, oszpecając je. Ponieważ pomocnictwo i podżeganie nie jest obecnie karalne. Nie ukrywajmy, że zajmują się nielegalnym plakatowaniem osoby często najgorzej usytuowane, osoby, które tak naprawdę nie przejmują się grzywnami, ponieważ są one nieściągalne, nie przejmują się mandatami, których po prostu nie płacą. Ewentualnie czasem tak, tego typu koszta wkalkulowane są w proceder, no, w koszta prowadzenia działalności, którą się zajmują. Dlatego też tak naprawdę trzeba sięgnąć po zleceniodawców, po osoby, które zatrudniając plakaciarzy, zlecając im przyklejanie plakatów w miejscach, w których szpecą one miasto, psują estetykę miasta, ponoszą odpowiedzialność, rzeczywistą odpowiedzialność za ten proceder. W tej chwili te osoby pozostają bezkarne. Nowelizacja zaproponowana przez prezydenta RP w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu ma tę sytuację zmienić. Miejmy nadzieję, że po wprowadzeniu tej nowelizacji Kraków stanie się piękniejszy, ponieważ będzie Straż Miejska, Policja będzie mogła również wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy w rzeczywistości odpowiadają za nielegalne plakatowanie czy naklejanie ogłoszeń. Dlatego w imieniu Komisji Praworządności proszę o poparcie niniejszego projektu rezolucji. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę państwa, czy w tej sprawie mamy jakieś stanowiska komisji? Nie widzę stanowiska klubu radnych. Otwieram zatem dyskusję. Kto z państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan przewodniczący Kośmider, zapraszam. Szanowni Państwo, zdecydowanie popierając tę rezolucję, powiem tak, kiedyś czytałem w internecie i wiem, że w Polsce są takie stowarzyszenia w paru miastach większych, które za punkt honoru przyjęły sobie dzwonienie do tych, którzy na tych rynach, słupach i różnych tablicach są zawieszeni jako zleceniodawcy i to jest bardzo skuteczny sposób eliminowania ich, bo oni się wtedy wycofują z takiego wyklejania rynien swoimi numerami telefonów, co świadczy o tym, że docieranie nie do ręki, tylko do głowy, która kieruje tym wyklejaniem, jest o wiele bardziej skuteczne, efektywne i myślę, że zmiana prawa to jedno, a praktyka społeczna, która w niektórych miastach zaczyna się dziać, nawet nie wiem, czy w Krakowie już się nie zaczęła dziać, to drugie, jedno i drugie powinno się spotkać i powinniśmy te rynne i ten Kraków być dużo ładniejszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa oznacza to zakończenie czytania projektu. I proszę Państwa, w tej chwili będziemy pomału przechodzić do głosowań. Ja zapieszam ten punkt.